Cześć. Na opracowane, zmatowione paznokcie nałożyłam już dwie warstwy lakieru Mistero Milano o nazwie Lazurowe Karaiby. I teraz od razu możemy przejść do zdobienia. Bazą naszego zdobienia będzie gradient, ombre. Ja stworzę je z dwóch kolorów. Są to dwa neony, które świetnie ze sobą współgrają i na pewno stworzą idealną bazę do naszego zdobienia. Do wykonania gradientu użyję mojego specjalnego pędzelka z Mistero Milano. Do stworzenia zdobienia użyję mniejszego pędzelka, znacznie mniejszego, również z Mistero Milano. Żeby stworzyć nasz wzorek, użyję specjalnej, można powiedzieć, farbki o numerku 9280. Nie otworzyłam całego, bo wiem, że jak kiedyś miałam otworzone, to po prostu mi się wszystko wylało. Nasz gradient zacznę od nałożenia cienkiej warstwy lakieru, który jest naszym lakierem bazowym, ale tylko z jednej strony. Teraz z drugiej strony nałożę fiolet. I teraz delikatnymi ruchami będę jakby zbierać ten lakier. Przeciągając po kilka razy. I takie coś utwardzamy w lampie. Całą czynność powtarzamy jeszcze raz. I utwardzamy. Teraz przechodzimy do drugiego paznokcia i robimy wszystko tak samo jak w poprzednim, jednak w tym momencie na tym paznokciu gradient będzie w drugą stronę. Warstwa dyspersyjna ściągnięta, więc możemy przejść do zdobienia. Będą to palmy, dlatego zaczniemy sobie od pnia. Trzeba pamiętać, że po każdej warstwie, jeżeli wyszła nam taka jak chcieliśmy, możemy ją zwyczajnie utwardzić, żeby później przy pomyłce nie zmył nam się właśnie poprzedni wzór. Teraz, gdy mamy już zarys naszych palm,
możemy sięgnąć po cieńszy pędzelek i dać więcej farbki w miejsca, w których chcemy, żeby po prostu były ciemniejsze. Tak samo postępujemy z drugim palcem. Teraz, gdy palmy są już gotowe, całość pokrywamy topem. I gotowe!